Witam. Ryszard Borowicki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i omówienie, właściwie nie omówienie, tylko wpisu, który znalazł się pod wczorajszym, pod tytułem Strajk Rolników, tak? I to z 27 lutego 2024 roku, godzina 11:30. Chciałbym, żebyś przesłuchał to, co tutaj piszesz, a to, co jest zawarte w zodiaku czy w mandali, to, co jest najbardziej istotne, i też troszeczkę chciałbym znegować twoje myślenie, dlatego że nie wiem, ile masz lat, ale dla mnie jesteś bardzo młodym człowiekiem, który używa, powiedzmy, że nawet bym chciał powiedzieć niecenzuralnych słów w stosunku do tego wydarzenia. To jest raz. Drugie, zwracasz uwagę na punkty, które bierze się pod uwagę, ale lepiej brać bardziej istotne i bardziej poważne, które są najważniejszymi punktami danego kosmogramu, i zainterpretować. W dodatku tutaj nie mam zamiaru uczyć nikogo, dlatego że od wiedzy są szkoły, które prowadzę, czy seminaria, czy też działania, które są tutaj indywidualnymi szkołami, też prowadzę i mnóstwo prowadzę działań, ale wtedy uczę. A tutaj, jeżeli tak napiszesz absolutnie i tu, na YouTubie, czy w ogóle filmowych tutaj takich działaniach, nigdy nie uczyłem i nigdy nie uczę, tylko pokazuję, jak to działa, czy też charakteryzuję. Po co? Po to, żeby moi uczniowie mieli materiał. Materiał, który, dlaczego ja tak powiedziałem, dlaczego tak jest. I w tym filmie zaznaczyłem, po pierwsze, to, co przypominasz sobie, to ten znak, a jeżeli wiesz, o co chodzi, o którym w ogóle nie wspomniałeś, a wspominasz o jakichś dziwnych rzeczach, no więc tutaj trzeba to wyjaśnić sobie, bo co mnie się nie spodobało, to, że mam zlikwidować łapki, mam zlikwidować, zresztą zaraz wysłuchają inne osoby, które, co ja się będę tutaj męczył, to właśnie mówi translator i przez translator mowy. Jeżeli się chce komentarzy, to nie należy cenzurować i stroić fochów. A jeżeli ktoś się nie zgadza, to należy przedstawiać dowody, a nie się obrasiać. Po pierwsze, nie stwarzam żadnych fochów, ani ktoś mi nie stwarza żadnych fochów. Ja dostaję tylko łapki w dół i chcę wiedzieć, za co te łapki. Tylko o to chodzi. I to mówię wyraźnie, że jeżeli stawiasz łapkę, to potraktuj to poważnie, napisz dlaczego. Dodatkowo, jeżeli hejtujesz cokolwiek, ja nie mówię o tobie, przepraszam, nie, bo to jest ogólnie, biorąc pod uwagę. Jeżeli hejtuje się, to trzeba, hejtuje, przepraszam, bo hejtuje, powiedziałem, hejtuje. Zastanowić się, co, dlaczego i po co. Jedziemy dalej. I teraz ja nie mam zamiaru po prostu likwidować tego. A horoskop może ciekawe, ale jako horoskop wojny niespecjalny dla atakujących, chociaż Saturn podobnie. Teraz tutaj mówisz o wojnie. Jakiej wojnie? Tu nie ma ani słowa o wojnie. Tu jest strajk. Ewolucja lub rewolucja. Tylko dwie rzeczy biorą pod uwagę, bierzemy pod uwagę. I teraz patrz, mówisz o czymś, czego tutaj w ogóle nie ma. Widzisz, jeżeli patrzymy, no, nie znasz tak zwanej mandali słowa. To jest jedna z najgorszych rzeczy. Powinieneś się dokształcić, już teraz właściwie niemożliwe, żebyś dokształcił się na szkołach profesora Leszka Weresa, na inne szkoły, czy zapraszam, nie znam innych szkół. Prowadzą niektóre osoby jakieś tam szkoły, ale nie wiem, nie jeżdżę, nie mam zamiaru jeździć, nie mam czasu na to, nie prowadzę tych szkół. Nie prowadzę. Prowadzę swoje zajęcia, mam swoich uczni, swoje seminaria, na których tłumaczę. I to, co powiedziałem, że tutaj nie mam zamiaru, znaczy tutaj
Powiedziałem, nie mam zamiaru. Nie mam zamiaru tłumaczyć na YouTubie zjawisk. Po prostu pokazuję to, co jest najważniejsze i to jest właśnie to, ten kosmogram. I ta figura, ta tutaj, tak zwany kwinkus, który tak się nazywa, jest najważniejszy w tym całym horoskopie. I jeżeli znasz się w ogóle na astrologii, jeżeli podejmujesz jakieś... Ja rozumiem, że masz do czynienia tutaj. Ja wiem nawet skąd... Nie wiem, jak długo się uczyłeś tej astrologii, ale naprawdę sporo. Tutaj nie wiem, czy 11 lat jest na YouTubie, a jeszcze dołóż sobie następne prawie 15 lat astrologii i asystenturę profesora Leszka Weresa, która nie jest łatwą asystenturą. Ktoś by może powiedział, ale przyjdzie moment, kiedy zaproszę Witka, Piotra już nie ma, ale masz tutaj chociażby Tomka, bardzo chętnie bym widział, ale muszę pojechać do Krakowa, jeżeli on tam jeszcze jest, w tym Krakowie. Artur, który jest Artur, ale Waldi, który najdłużej jest przy profesorze Weresie, jestem umówiony na któryś tam dzień, tylko ciągle zwalamy tematy ze względu tak, albo ja nie mam czasu, albo on nie ma czasu i zgrań, a w dodatku jeszcze obsadka nie istnieje, także ja nie pilę, także musisz być, że na tą godzinę. Oprócz tego Janusz przecież w Gdyni jest, który jest według mnie najwybitniejszym astrologiem z nas wszystkich tutaj, z którym na pewno będę miał spotkania ze względu na to, że sobie nie wyobrażam bez Janusza tutaj działań, bo to sam prowadził zajęcia na szkole profesora Leszka Weresa, gdzie też miałem tą możliwość prowadzenia zajęć na szkole profesora Leszka Weresa, co prawda tylko dwa razy, ale wystarczy, nie potrzeba więcej. Nie wiem, czy Witek miał, czy i Tomek, oczywiście, że tak. Tomek bardzo długo prowadził zajęcia, zresztą jest wybitnym wykładowcą, ale dobrze, zostawmy to wszystko. Zresztą założycielem wielu szkół. Ja nie palę się do tego. Dlaczego? Dlatego, że rozmawiając z Jackiem, prawnikiem, niektórzy wiedzą, o co chodzi, inny zawód prowadził, ale nieważne, już dzisiaj nie ma go pomiędzy nami. Jeden uważam najwybitniejszy astrolog właściwie. Najwybitniejszy o ogromnej holistyce myślenia, o ogromnym poziomie, o ogromnym warsztacie i fantastycznej pamięci, to trzeba przyznać, i świetnie interpretujący właściwie najważniejszą rzeczą, jaką jest, jaką propagujemy, właśnie od niego się nauczyłam, Dwada Samsa. Nie od profesora Leszka Weresa, bo profesor Leszek Weres mówi o Dwada Samsach na każdym wykładzie. Ja też po nim przyjęłem to, że mówię na swoich wykładach i rozpoczynam zajęcia. I to jak tutaj widać, ale tutaj kolega nie potrafi, nie wie nic na ten temat i radzę się douczyć. No, gdzie douczyć? Nie wiem. Nie wiem. Czy ja przyjmę kolegę do swojego grona? Nie wiem, bo ja egzaminuję osoby, które przyjmuję. Ja albo wykluczam, albo nie wykluczam. Nie zawsze mówię. Dlaczego? Dlatego, że nie lubię jednej rzeczy, kiedy osoba wchodzi mi na przykład właśnie ze spalony albo niespalony. Ja szczerze mówiąc znam te formuły, ale te formuły nie sprawdzają mnie się, bo gdyby drogi kolega potrudził się troszeczkę i troszeczkę wpadł w tak zwaną astrologię historyczną, albo to, co ja nazywam archeologię astrologii, czyli astrologię w tył, czyli spojrzeć w kosmogram i ustalić sobie jakąś odległość planet. Na przykład tutaj Saturn, Księżyc, na przykład w takim układzie. Spisać sobie, jak wygląda, w których stopniach jest i w jakiej dładzie. I ten Księżyc na przykład przyjechać. To nie jest, to będzie tak mniej więcej raz na, przypuśćmy, 14-15 lat. Ja mówię w tym samym znaku i Księżyc też. Podejrzewam, że to będzie tak co 14 lat. I spędzić czas nad tym,
ja bym chylił czoła wtedy, bo wtedy kolega by miał daty, wszystkie wypowiedzi na ten temat i wtedy by mógł zabrać głos. To nie jest wojna. To jest coś zupełnie innego i zupełnie inne znaczenie mają kwinkusy, które przejęły ten kosmogram ze względu na to, co powiedziałem. Palec Boży i nie ma nic ważniejszego. Jeżeli tego się nie umie, no to w takim razie trzeba wrócić do szkoły podstawowej. Ja i tutaj drogi kolega nie zauważył jednej rzeczy, której tutaj specjalnie nie powiedziałem, ponieważ wiedziałem, że odbije się to jakimś echem wśród, nie chcę mówić, że pseudoastrologów, ale osób niedouczonych astrologii w ogóle, że tutaj jest podwójny palec Boży. A gdzie? A proste! I o tym mówiłem. I powiedziałem tylko w zanadrzu, tutaj Merkury. Merkury jest zaznaczony i dokładnie zaznaczony jest, że też są linie od Merkurego. Tutaj przerywana linia jest od Merkurego. A jeżeli chodzi o działania, to tutaj mamy Marsa. I teraz Mars, kogo reprezentuje Mars? Oczywiście, że siłę. Siłę jaką? Wodniczą. I teraz patrzmy na tym, że jeżeli ja tutaj już zaznaczę w tym kosmogramie tutaj mojego ukochanego Merkurego, który jest właśnie dlatego, dlaczego się tak robi? Po to, że jeżeli występują tacy astrologzy jak ty, którzy chcą zabłysnąć astrologią, to proszę się najpierw nauczyć tej astrologii. To jest ten Merkury, on jest w kwinkusie do Księżyca. A dlaczego nie powiedziałem o Księżycu? Po co miałem mówić o Księżycu? Wszyscy wiedzą o Księżycu. Kto to jest Księżyc? Księżyc to jest społeczeństwo. Nic więcej. A kto jest społeczeństwem? Rolnicy. A co to są rolnicy? To są chłopi. A jacy chłopi? A to są leśnicy. A to są pszczelarze. A to są wszyscy ci, którzy zajmują się rolnictwem, ogólnie biorąc pod uwagę, łącznie ze spożywką, no tutaj jeszcze nie występowali piekarze, nie występowali cukiernice, a powinni, bo oni korzystają z tego właśnie tutaj źródła utrzymania, gdzie jest ten, nazwijmy, tak układ, który jest tak zwanym układem pokarmowym, bo konsumentem ostatecznym jestem ja i ty też. I to jest właśnie ten mankament, którego nie zauważyłeś. I dla mnie podstawą jeszcze jedna rzecz jest, że mówisz o rzeczach, teraz ja tutaj sobie pozwolę puścić nasz translator słowny, czyli nie wiem, czy dobrze mówię, ale chyba tak. A horoskop może ciekawe, ale jako horoskop wojny niespecjalny dla atakujących, chociaż Saturn podobnie. Władca jednego domu Księżyc w niekorzystnym czterech domu. Po pierwsze, nie jest w czwartym domu, a w piątym domu. Proszę zwrócić uwagę, drogi kolego. Dom jest tu i mówiłem o ambicjach. Mówiłem o tym. Drogi kolego, w czwartym domu jest tutaj zupełnie inna planeta, no chyba, żebyśmy z niej zrobili czarny księżyc. No to wtedy tak, ale to nie jest tak. I jeżeli to jest, i proszę zwrócić uwagę, tutaj na górze mamy lwa i poniżej, a kreska znajduje, lepiej będzie, o, jak pokażę tym palcem, kreska z domu znajduje się zupełnie gdzie indziej. Także ja zaznaczę, po co ja mam się męczyć. Tutaj zaznaczyłem na czerwono, a gdzie jest kreska domu? Czy jest to dokładnie piąty dom lwa? Piąty dom lwa ambicji i ambicji ludzi, którzy poszli na strajk. Zresztą jeszcze jedno, to już uczę tutaj. Nigdy nie mów więcej niż widzisz. Jeżeli nie rozumiesz czy jakiegoś tematu, przemilcz ten temat, bo wyjdziesz po prostu. Tutaj astrologia wymaga pewnego szacunku. Szacunku do wiedzy i szacunku do interpretacji. Każde słowo jest wyważone. Każde słowo. Tutaj w piątym domu, jeżeli znajduje się księżyc i są ludzie z
to są napięcia ambicjonalne. Im chce się wyrwać ziemię. Rozumiesz, o co chodzi? Czy ty zrozumiałeś, o co chodzi w tym strajku? I czego to jest horoskop? To jest walki o ich pracę. Człowieku! To jest walka klasy, najważniejszej klasy w społeczeństwie. Walka klasowa, którą Lenin, który Marx, którzy wszyscy pisali. I ci ludzie, którzy są w tej opcji, nadal drążą to, tylko nie pojmują jeszcze jedna rzecz, że Marx sam powiedział, że to jest do niczego i Lenin też powiedział, że to jest do niczego. Czy ty pojmujesz to? Powiesz, że ja się denerwuję. Nie, ja się nie denerwuję, tylko chcę ci wytłumaczyć, na czym to polega. Na czym polega to, co mówił pan Karoń. Obejrzyj sobie pana Karonia od dechy do dechy i wtedy możesz dyskutować na ten temat. Może dotrze do ciebie, że to nie jest wojna. To jest myślenie, to jest marksizm. Marksizm jest kapitał jest sprzedany w takiej ilości, że sobie nawet nie wyobrażasz. Gdyby Watykan miał taką książkę jak Kapitał, by był najbogatszym kościołem na świecie. Ale ma tylko Biblię. Jest bidulką. Bo największa populacja, jaka jest, chrześcijan tam jest niewielu w Indiach. Druga populacja chińska, chrześcijan właściwie zwalcza. Ucz się astrologii zupełnie w inny sposób, bo jeżeli będziesz tak interpretował, będziesz tylko nie szkodził astrologii, tylko będziesz ośmieszał tą astrologię. Dalsze twoje rozważania. Są co prawda są trygony, ale jest też Saturn w 10 domu, ale jest spalony, więc obydwaj... Saturn jest w 10 domu i jest spalony. Przez co jest spalony? Dobrze, w porządku. W 10 domu jest Merkury, jest Słońce, jest Saturn. I czy Saturn bierze w tym udział? Jak to chciałeś? Jeżeli weźmiesz Saturn, teraz już cię uczę. Jeżeli weźmiesz Saturna na oś, to Słońce jest po 12 stronie. Czyli Słońce nie bierze za bardzo udziału. Gdyby był w koniunkcji, tak, ale to jest Saturn, masz dokładnie, Saturn masz 9 stopni, Słońce masz 8 stopni. Więc Saturn, pomiędzy Saturnem a Słońcem jest 1 stopień. Fakt, to jest bardzo blisko, ale jednak jest po 9 stronie. Co to znaczy? To znaczy to, co powiedziałem, że jest to internacjonalne działanie. Czy ty pojęłeś to? Słyszałeś to w tamtej wypowiedzi? Że powinni pojechać do Brukseli i działać dalej? Że powinni się zjednoczyć wszyscy rolnicy na całym świecie? Że to jest rola przewodnia? Ten kosmogram jest rolą przewodnią? To jest rola Polski przewodniej. Mówiłem o Solidarności, mówiłem o Konstytucji, mówiłem o wielu rzeczach, które należą, jeżeli wiesz o tym, to jest Saturna. Jeżeli nie potrafisz, naucz się jeszcze jednej rzeczy. Ja już tutaj właściwie jestem zdenerwowany w tym momencie, bo nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy, że ktoś może nie myśleć. W astrologii, jeżeli nie myślisz holistycznie, wielowątkowo, odpadasz. Zostajesz wyzerowany. Są co prawda są trygony, ale jest też Saturn w 10 domu, ale jest spalony, więc obydwaj władcy nie są w dobrej sytuacji. Jednak chyba atakujący ma trochę większe szanse, bo Saturn jest spalony. Jednak być może ważniejsza jest kwadratura ascendentu i księżyca, która nie wiem czemu nie była omówiona. Przecież księżyc omawiała. To są ludzie. Nic więcej nie potrzeba. Dałem wskazówki, jak ludzie mają postępować. Dałem wszystko to, co potrzeba zrobić. Nie potrzeba nic więcej. Pamiętaj o tym, że jeżeli wychodzę ponad szereg, to nie jest moja rola.
Moja rola jest pokazanie drogi. Wiesz, co Chrystus powiedział? Że po znakach rozpoznacie. No i właśnie po znakach. A po czym więcej? Po niczym więcej. Rola księżyca, czy widziałeś kiedyś księżyc? Widziałeś w kosmogramie, kiedy miałeś księżyc w zegarze? Ile jest, w jakich, jak szybko księżyc znika? Jak to wszystko? Przecież ten kosmogram wygląda na to, że jest w gruncie rzeczy, ze względu na to, że jest w raku, a to są też ludzie, i omówiłem to dokładnie tutaj, omówiłem łącznie z kwinkusem Marsa, gdzie brak mi było palca Bożego, tutaj mamy dwa palce Boże, o których nie mówiłem, teraz dopiero mówię, dlatego że żeby tutaj no, twoja spostrzegawczość i wielkość astrologicznej wiedzy, a jeżeli wiesz, to kwinkusy potrafią przejąć w ogóle cały kosmogram i zrobić zupełnie inne rzeczy, które są, ale o których teraz nie będę mówił, bo nie mam zamiaru. Jeżeli przejrzysz te moje prawie 4000 filmów, to wtedy może coś, bo tutaj osoby te, które tutaj wpisy robiły, i mam taki wpis, który tutaj dziewczyna prosi o, chyba dziewczyna prosi o wypowiedź na jakieś parady. W tej chwili nie chcę przeglądać, bo nie chcę tutaj, chyba 8 marca, chyba jeżeli się nie mylę, i zrobię to nawet może jutro albo dzisiaj zdążę. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. I chcesz oczarować mnie, że to wszystko jest najważniejsze. Zobacz, jak... Która planeta jest najważniejsza w tym horoskopie i który moment jest w najwyższym punkcie? Jeżeli w najwyższym punkcie jest wyłącznie, jeżeli bierzemy pod uwagę, to są dwa kwinkusy. A jeżeli chcemy brać pod uwagę, to po środku tego jest promienie rażenia i bierze pod uwagę, na pewno nie wiesz, o czym mówię, bo nie słyszałeś o promieniu rażenia nigdy i nigdy nie będziesz wiedział, które to jest miejsce. Ale wskazuje to właśnie na planetę ascendentu, które ascendent pokazuje następny kwinkus. I to jest najważniejsze. A nie twoje jakieś dziwne wywody. Ja wiem, skąd one się biorą. Nauczyłeś się od von Pronaya lub też byłeś na jakimś kursie u jakiejś dziewczynek i tam, czy jeszcze gdzieś tam, i on ci tak tłoczono, jakiś spalony, niespalony. Po co to? Komu to potrzebne? Wiesz, o tym masz wiedzieć, ale mówić o tym? Po co? Kto o tym wie? Co to oznacza? Że co? Że on nie jest agresywny, ten Saturn? Jak to nie? Przecież wygrali. Wygrali ci rolnicy. Poszli i wyszli. I ci rządzący mają nadal kłopot. Mówiłem o konstytucji? Mówiłem. Po co jest konstytucja? Konstytucja jest dla ludzi. I ludzie wygrali. Proste jak świński ogonek. No. Dalej. Jednak być może ważniejsza jest kwadratura ascendentu i księżyca, która nie wiem czemu nie była omówiona. Do tego nieharmonijny Saturna i księżyca nie sugeruje zgody. Nastawienie konfrontacyjne rządzących jest bardzo konfrontacyjne, to tak to potraktowałem jak horoskop wojny. Zwróć uwagę, była tam sytuacja taka, że rolnicy wzięli się za tych, którzy potrafią pałować. I wzięli, wyrzucili ich. I teraz weź zwróć uwagę, nawet pani, która reprezentuje to dawne MO, nie powiedziała, nie uwzględniła tego, że w gruncie rzeczy policjanci zostali wyrzuceni z tłumu, ponieważ chcieli zrobić prowokację. Proste, nie było tego? Przejrzyj YouTube, zobacz gdzie, zobacz wszystkie wiadomości i mówisz, że nie. Jak to nie? I kto był rządzący? Tłum był zwycięzcą, ponieważ tłum przykrył tych, którzy chcą. Widziałeś, jak oni się zachowywali? Widziałeś, jak rolnicy potraktowali ich?
uważasz, że oni wyciągną konsekwencje, to będą konsekwencje ogólnoświatowe wtedy. Wtedy automatycznie jeden za jednego pójdzie, jeden do jednego. Nie chciałbym być w mundurku w tej chwili i wystosować jakiekolwiek pismo w stosunku do jakiegokolwiek działacza tutaj tej grupy. Bałbym się, bardzo bałbym się. A wiesz, czego bym się bał? Bałbym się konsekwencji, że jeszcze moje prawnuki będą cierpiały. Znasz takie powiedzenie, że wyszedłem na tym jak Zabłocki na mydle? No to weź sprawdź dokładnie, jak długo to powiedzenie istnieje. Jak długo, kto to jeszcze mówił, a do tej pory jeszcze funkcjonuje. Jeszcze jest lepsze, którego tutaj, ale nie będę cię uczuł. No nie. To przy okazji, jakbyś coś tam popełnił, następny błąd, to uruchomię. Dalszy ciąg twojej wypowiedzi. Oczywiście nie opisałem wszystkiego i jest interpretacją niekompletna. Mam nadzieję, że nie było błędu. No więc to, co powiedziałeś, tutaj nie było błędu. Były szalone błędy. Szalone błędy interpretacyjne. Szalone. Pierwszy błąd, ten Merkury, który jest tutaj. Ten Merkury to jest pierwszy błąd. Teraz nie wziąłeś pod uwagę nic, kompletnie. Nie brałeś pod uwagę Neptuna, który właśnie zakrył to wszystko. Nie brałeś pod uwagę, że od Saturna on jest pierwszy i on będzie zamydlał ten Neptun. Te wszystkie. Dlatego w tej chwili kłania się profesor Falandysz. Kłania się. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle, kto to był i jak on działał. Liberalność prawa nie polega na tym, że może być liberalne. Liberalny, wiesz, to jest tak. To jest akurat szklanka po kawie, więc taka niezbyt czysta, ale jest po kawie. I teraz, jeżeli będę trzymał tak palec, a będzie pełno, to jest liberalne? Bo w tej chwili każą nam tak, przynoszą nam taką kawę. Tak z palcem. Wychodząc, można się zapytać, gdzie on trzyma ten palec. Wiesz, gdzie trzyma? Też w czterech literach, ale nie dłoni. Tylko ten palec trzyma w czterech literach. I to jest liberalizm dla ciebie. Zawsze tu osobom, które uczę, uważajcie na słowa. Każde słowo ma miejsce w kosmogramie. Każde słowo ma mandale. My znamy w filologii polskiej przypadki, czasy, jeszcze inne, gramatykę konkretnie. Ale ta gramatyka istnieje również w kosmogramie. Każde słowo. Jeżeli bierzemy dany układ i dany sektor, dany dźwięk, daną część. Dlatego też większość nas nie pisze, tylko mówimy. Nagrywamy na taśmę, czy nagrywamy dźwiękowo, czy rozmawiamy z osobami. Dlatego też powstał ten blok niepisemny. Są posty na dole, które ty tutaj zrobiłeś. I w tych postach, jeżeli przyjrzysz się, to ja posty rzadko neguję. Neguję mniej więcej tak, powiem ci, do tej pory znegowałem postów chyba ze 40, w tym 20 na temat psów. To było najgorszym moim błędem, że zrobiłem tutaj w astrokynologii, nazwijmy to tak, o psach. Dlatego, że zrobiłem moje ulubione, ukochanego właściwie rasę Bull Terriera, którego nigdy nie miałem i powiedziałem, że jest to morderca w białych rękawiczkach, który nie jest moim powiedzeniem, tylko jest mecenasa Smyczyńskiego powiedzeniem w książce Podaj łapę. I dostałem hejty jeden po drugim, dlatego też potem jeszcze tam w stosunku do jakichś głupot, które zupełnie o kynologii zupełnie nikt nie znali się te osoby, więc po prostu hejtowałem, dlatego że po co mi taki wpis, na przykład, że owczarek jest najlepszym psem na świecie i nikt pan mi nie powie coś. Ja wypowiedziałem się na ten temat, co to jest za pies i wszyscy owczarkarze, którzy znają owczarek, owczarka, albo na przykład na temat tego, że
ktoś uwielbia kundle, no to jak kundle uwielbia, to niech sobie kupi ratlerka. Ratlerek nie jest związany z kynologią żadną, a trzyma eksterier. Eksterier to jest wzór, no i niech trzyma. I to wywaliłem. Tutaj ci tłumaczę, jak to działa u mnie. Potem jeszcze, jeżeli ktoś używał bluźnierczych słów tutaj, że tam coś tam, coś tam, tam nie chcę mówić na jaką literę, bo to jest prawie cały alfabet jest tych bluźnierczych. No więc tak to wykonałem. Teraz tak, co bym radził? Radziłbym przede wszystkim tak, Homo zodiacus, oddechy, dotech. No, przeczytać. Potem następnie wszystkie mandale. Mandale piwa, mandale tam moc szła i jeszcze tańczącego z wilkami. Radzę obejrzeć ten film, zobaczyć jak to, zastanowić się nad każdym tematem i nie czytać tych głupich książek i wyrzucić te wszystkie oprawy, które ty tutaj rozpisałeś. Bo to jest tragedia. Po prostu jeżeli piszesz o jakimś spalonym Saturnie, takim, wywal to. A już najbardziej sektory. Sektory wywal. Jest astrologia, która nie ma w ogóle sektorów. Jeżeli nie pamiętam, czy to jest nie Pelletier, chyba Pelletier albo Pelletier. Mam tą książkę, ale nie tutaj. Nie tu, tutaj w pracowni. W tej drugiej mam. Bym ci pokazał. Ona jest oczywiście wydana w tym niebieskim, czyli w tym obiegu takim zamkniętym, ale to jest astrologia bez, zupełnie bez domów. Jakbyś się to poznał, zupełnie inaczej byś podchodził do sektorów. Sektory są lub nie są. Jeżeli masz Kocha, czy masz Placidusa, czy masz jeszcze... Ja spotkałem się z czymś tak beznadziejnym, że wiesz, ja wolę Kocha, bo w Kochu mam tu i tu, w tym i tym sektorze. Tylko trzeba brać pod uwagę, że jeżeli jest na... To już cię tutaj uczę, że jeżeli jest w sektorze, przypuśćmy, pierwszy, na 10 stopni przed wyjściem z sektora, to już go bierzemy, że jest w drugim sektorze. Już go interpretujemy w drugim sektorze. Dlaczego? Dlatego, że tam lada moment się znajdzie. I to się stanie. Musisz brać pod uwagę, że to się stanie. Każda planeta idzie do przodu. Która planeta jest szybsza, która jest wolniejsza, jak to wygląda, które przejęły znaczenie, jakie są. Jeżeli coś się dzieje, trzeba wybrnąć z tej sytuacji, jak będzie, kiedy będzie następne, kiedy będzie jak będzie to wszystko wyglądać. Ten kosmogram, jeżeli stworzył to nie astrolog, tylko stworzył to człowiek, który ma tylko wyłącznie intuicję, z tą godziną, czyli 11:30, to posiada ogromną charyzmę. To jest wielki przywódca i wielkie znaczenie ma dla kultury świata. Bo to wydarzenie jest wydarzeniem w gruncie rzeczy jedynym w świecie. I chyba się z tym zgodzisz i każdy się z tym zgodzi. Bo ja rozumiem, że jest dużo znaczeń. Troszeczkę straciłem wątek, bo musiałem przerwać, bo tutaj nagle coś się stało. Ale wracając do tego kosmogramu jako wybitnego działania w tym czasie, powodem, co jest najważniejsze. Rolnicy nic nie chcą, tylko chcą mieć wolność. Wolność, niezależność. Ta wolność i niezależność istnieje dzięki Marsowi, w wodniku Wenus i Plutonowi. Pluton, już wiemy z poprzednich filmów o Plutonie, wiemy na czym to polega. Następna rzecz, która jest bardzo ważna w tym kosmogramie, jest Jowisz, Uran w byku. Jowisz i Uran w byku jest to walka o ten teren, który jest. Ten teren, na którym pracują. To jest walka o ziemię, o pracę ogromna. Uran jest wolnością. Wolnością, niezawisłością. I też z tego skorzystali marksiści. Ci zaodry też. Ten człowiek też walczył o ziemię. O nowe grunty dla Wielkiej Germanii.
I dzisiaj właściwie jest bardziej popularny niż ktokolwiek. To jest kosmogram, który jest równy bitwie cud warszawskiej, czyli z bolszewikami. I to jest ta walka. To jest ta sama walka, którą tutaj zrobił jeden z największych przywódców, chociaż nie zawsze lubiany, Tadeusz Kościuszko, który był wodnikiem. Tutaj jest zawarte powstanie warszawskie, które mówi o tym, żeby nie było tego, co się stało wtedy. I to powstanie warszawskie stłumili rolnicy przed Pałacem Kultury. To jest największe wydarzenie, jakie istnieje w Polsce, właściwie od rozbiorów. Bo to jest walka o to, żebyśmy mieli własność, żebyśmy mogli mieć cokolwiek, żebyś mógł mieć to własne mieszkanie z aktem notarialnym i decydować o nim ty, a nie ktoś. Jeżeli tego nie pojmujesz, jeżeli osoby nie pojmują tego, to nie pojmują w ogóle, o co chodzi w tym rolnictwie. Rolników dotknięto, a rolnicy jest to grupa najbardziej społeczna, wyrównana. Robotników już nie ma. Nie ma nikogo. Nie ma inteligencji, nie ma nic. Zrównano wszystkich do tak zwanego zera, nul świadomości. Dlatego też robi się brak historii, brak matematyki, brak fizyki, brak logiki, brak czegokolwiek w szkołach. Teraz ostatnio przyczepiono się do szkoły, którą tam skończono, bo MBA zrobiono na jakimś poziomie. Zgoda, w porządku. I trzyma się parlamentarzystów, że tam ci zrobili, czy tam doradcy w spółkach tych akcyjnych. To jest wszystko fikcja. Czy będzie się robić w tej szkole, czy w tamtej szkole, to co on więcej wie. Ale pensję bierze. Czy tworzymy tak zwaną elitę. Jeżeli robisz tą elitę i ktoś się dopchał do tego, powiedzmy, korytka, czerpie zyski. Wiecie jakie? Za 2 dni pracy po wyrzuceniu. Chcesz, to damy ci pracę. 2 dni posiedzisz, odbierzesz sobie. Ale rolnik nie odbierze. Rolnik musi wyjść w pole i musi wyjść w pole orać, a jeżeli miałeś działkę, to wiesz, co jest na działce, wiesz, jak przyjdą mszyce, wiesz, jak przyjdzie nornica, wiesz, jak przyjdzie kret, jak ci skopie, jak ci nie wyrośnie marchewka, bo nie nawiosłeś, bo albo zrobiłeś jakiś błąd. I to jest to. To jest kosmogram właśnie o tym. Jeżeli tego, to co tutaj napisałeś pod tym, to jest po prostu, nie chcę mówić, że skandal. To nie jest skandal, tylko nieumiejętność zrozumienia astrologii. Astrologia jest wszechobecna i wielka, ogromna wiedza. To nie jest tak, że sobie możesz pozwolić na jakieś głupoty. Jeżeli chcesz, tak jak powiedziałem, wejdź w archeoastrologię. Weź sobie, wybierz Jowisz Uran i zobacz, kiedy on był. Jowisz Uran. Jowisz jest co 12 lat w tym samym miejscu. Zobacz sobie jeszcze w dodatku w byku. Zobaczysz, jak będzie wyglądać. Jeżeli chcesz, to weź sobie Słońce z Merkurem. To nie jest długi okres. To jest kilka razy w roku, ale sobie przeleć, zobacz, co było wtedy. Weź sobie, zobacz Marsa w wodniku z Wenus i Plutonem. Te trzy planety, one są szybkimi planetami, więc Pluton jest tylko wolny. To zobacz, to będzie jakieś 200 parę lat temu. Ponad 200 parę lat temu. I zobacz, co się wtedy stało. Zobacz, jakie tezy były, jakie były osiągnięcia. O co tu chodzi? Dlaczego przywołałem Tadeusza Kościuszko? Dlaczego przywołałem konstytucję? Dlaczego zrobiłem to wszystko? Zobaczysz wtedy i wtedy zobaczysz wielkość astrologii, a tak to ją poniżasz, poniżasz do bardzo złej rzeczy, która jest rzeczą właściwie makabryczną, bo sprawiasz to, że astrologia jest jarmarczna, straszną rzeczą. Piszą w tych gazetach jakieś głupoty. I to ludzie predysponowani za pieniążki. Nie ma za pieniążki. Albo jesteś astrologiem w pełni znaczenia i w pełni świadomości, albo schodzisz na dno i piszesz w tych gazetach jakieś głupoty. Nawet we wróżce, nawet w tym. Dlatego pracowałem we wróżce, dlatego nas zlikwidowano. Tak miałem w to i program. Dlaczego zlikwidowano? Bo koleżanka weszła i zaczęła. Ona jest do tej pory, ale w tych EZO czy tam coś, tam mi się wygłupia.
i jest wielką prymadonną. Ale co mi z tego? Co mi po tym? Ja nie potrzebuję tego. Ja sobie robię tutaj swoje. Jak się rozbestwiłem tutaj, to proszę, ile mam subskrypcji. Bardzo proszę o te subskrypcje. Oczywiście, że tak, dlatego, że za lada moment będzie offsetka. Już coraz bliżej, z każdym dniem coraz bliżej. Nie wiem, na razie troszeczkę mnie coś tutaj zaczyna, że znowuż o miesiąc się przesunie, ale zobaczymy. Może uda się inaczej, może uda się jeszcze inaczej. Mógłbym już dzisiaj to zrobić, ale wiesz, nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że są ryby. A w rybach widzisz, co się dzieje. Chciałem w wodniku. Nie udało się. Dlaczego się nie udało? Sprawy tak zwane rodzinne. Widziałeś, że chodzę z psem codziennie na spacer. On wymaga troszeczkę. No właśnie za chwilę znowuż będę musiał biec. I to tak jest. Życie jest życiem, a interpretacja jest interpretacją. I nie ma co tutaj patrzeć na planety. Jeżeli nie patrzysz na cały kosmogram, jeżeli nie potrafisz go zinterpretować wstecz, każdą z tych planet, dlaczego ona się znalazła, dlaczego ona jest, nie bierz tego pod uwagę. Przemilcz to. Przemilcz to. Naucz się tego. Wtedy będziesz wielki. Ja mówię tutaj do każdego, kto chce się nauczyć astrologii. Ona nie jest trudna. Tylko jedna rzecz. My jesteśmy zniszczeni przez plastik, tworzywo sztuczne, które nam wpojono do głowy. Mamy za bardzo plastikowy mózg i to jest podstawa. Nie jesteśmy, nasz pradziadek, który skończył 3 klasy szkoły podstawowej, więcej wiedział niż my o świecie. Dlatego, że przyroda go uczyła, że świat go uczył, że zabory były wtedy. I musiał znać kilka języków. I uczył się tych języków, bo tutaj w tym dworze mieszkał Niemiec, a w tym młynie pracował Polak, a tam dalej była kaczma, w której mówiło się widysz, a jeszcze w innej tam gdzieś byli Czesi, a tam jeszcze dalej były te. I wszystkie dzieci chodziły do jednej szkoły. Tylko niektóre wyznaniowe były. Ale na ogół chodziły do jednej szkoły, do dworu, a w tym dworze była jakaś panienka, która tam uczyła wszystkich czytać, pisać i liczyć na kościach. A pojechał na targ, żeby go nie oszukano. Matematykę i mnożenie, tabliczkę, logarytmy, wszystko znał świetnie. I potrafił budować wspaniałe chaty, które były naprawdę przepięknymi arcydziełami sztuki, rzemiosła. Dzisiaj to wszystko zanika. Jest specjalizacja. Lekarz nie wie, że jest lekarzem. Prawnik nie wie, że jest prawnikiem. Tak kończę to. I nie mam pretensji do ciebie, tylko wywołałeś po prostu wilka z lasu. Absolutnie nie, nie bierz to do siebie. Nie traktuj tego jako psztyk w nos. To raczej psztyk w nos tym wszystkim innym. Od czasu do czasu robię takie filmy. Żałuję, że je nie skontestowałem. Nie chcę mnie się szukać tych filmów, które są mniej więcej w tym samym tonie, w tej samej barwie, w tym samym sytuacji. Ale proszę cię, naucz się i nie wierz w te bajki. To, co ci powiedziałem, przeczytaj te książki. Przede wszystkim jeszcze, jeżeli już znasz te książki, to proszę cię, Carl Gustav Jung. To jest podstawa. I tam będziesz miał wytłumaczenia i wytłumaczenia pewnych rzeczy. Jest, nie wiem, skąd jesteś. Czy jesteś z Warszawy? Jeżeli jesteś z Warszawy, to zapraszam do jungowskiej artmetyki. Wtedy zobaczysz, jak tam się rozgrywają pewne sytuacje, pewne tezy na tych wykładach, zajęciach. One są tutaj. Tutaj to stowarzyszenie jest tak mniej więcej na wysokości teatru tego komediowego od Mariotu. I znajdziesz to miejsce. A jak nie, to co za problem. Pamiętaj o tym. Uważaj na słowa. Uważaj na planetę. Uważaj i naucz się interpretować. Bo to, co robią ci wszyscy, którzy tutaj interpretują, czasami, wiesz, czasami mnie po prostu boli głowa. Bo to, co ja zrobiłem, to zrobiłem esencję tego.
Dlatego, że po prostu dla ludzi, którzy chcą coś wiedzieć, ale moi uczniowie to już wiedzą. Gdybym zaczął, że od Słońca, a potem po Słońcu byśmy zaczęli następnie, która planeta, że jest Merkury niedaleko, że to jest wszystko nagłośnienie, ale nagłośnienie na cały świat, bo trzeba brać pod uwagę, że Słońce wzmaga i Merkury też wzmaga i to bardzo silnie. W dodatku Merkury jest w bliźniętach, w znaku ryb, w tej dładzie nie ma szacunku i Merkury jest jedną z najsilniejszych planet. Zostawiam to już w spokoju i trzymajcie się i oczywiście na rany Chrystusa, nie rób tych błędów, na rany Chrystusa zrób z siebie prawdziwego astrologa, bo szkoda czasu. Jak chcesz, zawsze możesz skontaktować się ze mną, zawsze ci wytłumaczę, co masz przeczytać i nie stosuj tej dialektyki, która jest tak prymitywną dialektyką, że to jest po prostu wstyd. Wstyd. Bo ta dialektyka jest dobra w XVII wieku, w XVIII, w XIX, ale w XX i XXI wieku już ona odpadła. Dlatego profesor Leszek Wery wprowadził tam astrologię ekologii, czy tam, nieważne, to co wprowadzał, bo zmieniał co chwilę, bo miał te hejty tak zwane, albo tam, jak to się mówi, robiono mu koło pióra. A w tej chwili ja prowadzę tą astrologię w dynamice, dynamiczną, którą tutaj jest świetnie znana, bo w gruncie rzeczy porusza się. Porusza się. Każda planeta się porusza. I profesor Weresetrowicz powiedział, że ta astrologia jest dynamiczna. To jest najprostsza powrót do tej astrologii. A jeżeli chcesz słuchać tych, którzy kiedyś i są modni, ja mam niemalże wielki księgozbiór. Ach, coś ci pokażę. To są dwie książki, które otrzymałem od kogoś w prezencie i bardzo dziękuję za te książki. Wiesz, jedna rzecz, że ten człowiek tutaj, zaraz ci pokażę, oddał życie za wpis tutaj. Znalazł się w Dachau. I on mnie nauczył, że nie wolno kłamać. A to, co ty robisz, przesłuchaj to jeszcze kilka razy, to, co tutaj powiedziałem i weź porównaj z tym, co ty zrobiłeś. Weź to, przeanalizuj sobie. Przeanalizuj sobie na spokojnie, bo wiesz, chodzi o ten błąd, nie interpretacyjny, bo ty nie zrobiłeś tu żadnego błędu interpretacyjnego, bo tak się interpretuje, ale w szkole podstawowej na poziomie tak zwanego mniej niż zera. A jeżeli chcesz interpretować ogólnie, światowo, to pokaż to, że to jest wielkie, pokaż to, że to jest to. Wiesz, ktoś powie, ktoś tam coś napisał. Nie, przeczytaj też wiele tych książek, chociażby o tym, co tutaj wspominam, o kwinkusach, roli kwinkusów. Kiedy ta książka miała wyjść, profesora Leszka Weresa, może Marysia ma tą książkę tutaj z Michałem. Wiem, że próbowali cokolwiek zrobić. No, w tym wydawnictwie, no cóż, koszty są duże, a dzisiaj, w dzisiejszych czasach to nie są duże pieniądze za wydanie książki. Książkę kosztuje dużo, bo to jest podatek, wiesz, o co chodzi. I w tym momencie ta książka by może zrobiła rewolucję, ewolucję w tym wszystkim. Czy ja bym się podjął napisania? Nie, dlatego że profesor Leszek Weres nie wydał tej książki, a my wszyscy, którzy byliśmy w ostatnich latach przy profesorze Weresie, znamy tą książkę na pamięć. Ponieważ ta książka była recytowana pod świadomości naszej, wiesz, po prostu na wykładach. To, co ja teraz zrobiłem. I weź zwróć uwagę, że wydaje się, że tak, 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 tak. Zrób rozetek kwinkusów, zobaczysz sobie, jak to działa, jak to funkcjonuje i wtedy będziesz głosował. I wtedy zwróć uwagę, kto kogo uczy i na jakim poziomie. Bo opowiadać można wiele, naprawdę można nawet być największym astrologiem w Polsce. Tylko trzeba
umieć to przewidzieć, zrobić, a nie taka klituś, bajduś opowiadać. To, co się ma dziać, ma się dziać. Wiesz, ja robię to na różnych poziomach. Jak przejrzysz sobie, zrobiłem to w modzie, zrobiłem to w kulturze, zrobię. Nie wszystko, jeżeli chodzi na zewnątrz, wychodząc z tak zwanej, przypuśćmy, polityce, robię tylko wyłącznie na wykładach zamkniętych. Taki jak Łódzki Dom Kultury. Tam tylko podejmuje się takich działań. Dlaczego? Dlatego, że tam są światli ludzie. Chociaż też zdarzają się osoby, które wręcz wyszła osoba i tutaj, że ja byłem przeciwny Patrykowi Jaki. A to chodziło tylko o to, czy on zostanie prezydentem, czy nie. No i kto został prezydentem Warszawy? I jaki znak ma? I weź to porównaj z kosmogramem Polski. I jak możesz to sobie zinterpretuj to? Zobaczysz. Bo to warto zrobić. Bo za chwilę będą wybory i będziesz wybierał te osoby i będziesz potem płakał, że wybrałeś. Nie wolno ci płakać. Masz być tą czołówką, o którą tak bardzo proszę, żeby oni się wreszcie ruszyli, ci moi koledzy astrolodzy. Żeby ujawniali, a nie tak ten z Krakowa czekam, kombinuje i biega po tym i szoruje na wiejski asfalt. Już za dużo powiedziałem. Trzymajcie się i oczywiście na rany Chrystusa. Nie daj się. Czołem po harcersku. Czuwaj, czuwaj. Astrologia jest wielka.